nie przyjechał do Warszawy i napisał dwóch książek, on je wydał w redakcji czarnej u żony Andrzeja Stasiuka. No i mówiąc przyczyn zagadkowych i potocznie zwanych niejasnymi, popełnił samobójstwo. Wszystko zostało przyklepane i zamiecione pod dywan i cisza. I tak się skończyły gwałtowne i młode debiuty literackie w Polsce. I teraz mamy już takich bardzo, bardzo wyszkolonych pewniaków, którzy debiutują na tym. Bo ja mówię teraz o tym rynku tak zwanym oficjalnym, prawda? O tym rynku, który obstawiają ludzie z Gazety Wyborczej, o tym rynku, gdzie tacy jak ja w ogóle nie mają wstępu. I też nie chcą tam wchodzić, bo tam nie ma nic ciekawego. No to pewniaki, prawda? Literackie pewniaki lansowane przez Gazetę Wyborczą. Sylwia Hucznik jest taka pisarka, jak Państwo słyszeli. Sylwia Hucznik, to jest coś fascynującego. Siedziałem na targach na stadionie teraz przez 4 dni. Sylwia była przez jeden dzień i nie było tego momentu, żeby ktoś do niej podszedł z książką. Nie było po prostu, bo tam mój kolega poszedł pilnować tego interesu i po prostu filmować, jak co tam u Sylwii słychać. Ja sobie siedziałem razem z prowadzącą, tam gawędzimy, pił kawę. Nie było żadnego zainteresowania. No ale okej. Ktoś to próbuje sprzedawać, ktoś to próbuje lansować. No i to jest, jakby to powiedzieć, z istoty swej wrogie i nieludzkie, dlatego że nie może być tak, że na rynku literackim, gdzie są autorzy, lansuje się osobę, która jeszcze nie potrafi pisać, nie ma nic do powiedzenia, a jedyną jej zasługą jest to, że uprawia jakiś taki feminizm bardzo mocny i nic więcej. To można to uznać no, za jakiś kuriozum, natomiast absolutnie nie za jakiś punkt, wokół którego coś się powinno kręcić.